Najstarsza pielgrzymka do Częstochowy udokumentowana w kronikach datowana jest na 1626 rok. Pątnicy wtedy przybyli z Gliwic. Kolejne najstarsze grupy szły z Kalisza i Łowicza. Największa pielgrzymka zaś to warszawska. W tym roku wyruszy po raz 312. Wszystkie grupy potwierdziły swoją obecność. Na pewno ta liczba będzie dużo większa niż w latach poprzednich, bo jak pamiętamy, były to lata, kiedy przeżywaliśmy pandemię. Teraz już wszystkie obostrzenia zostały zdjęte, więc pielgrzymianowo wyruszają na pątniczy szlak. Z grup, które dotychczas przybyły, widać wzrost i to dość widoczny. Mamy nadzieję, że w tym sezonie pielgrzymkowym wielu pielgrzymów nawiedzi Jasnogórę i przy tej okazji także wszystkich do pielgrzymowania zapraszamy. Najwięcej kilometrów, bo 638, przejdzie pielgrzymka kaszubska z Helu. Niewątpliwie najbardziej rozśpiewani pątnicy pochodzą z gór. To oczywiście pielgrzymka góralska, ale także pielgrzymka warszawska, tradycyjnie wyruszająca z naszego klasztoru w Warszawie z ulicy Długiej, także pielgrzymka tarnowska. Za chwilę będziemy gościć pielgrzymkę z Gniezna, już do nas dotarła pielgrzymka z Poznania, także ten cały czas, zarówno lipiec, jak i sierpień jest bardzo bogaty w te grupy pielgrzymkowe. Kulminacja pielgrzymowania przypadnie od 12 do 15 sierpnia. Potem mamy chwilę wytchnienia, no i następny odpust na 26 sierpnia. Również spodziewamy się wielu pielgrzymów, m.in. z diecezji tarnowskiej, ale także z archidiecezji łódzkiej. Ojcowie Paulini już zachęcają, aby strudzonych pielgrzymów przywitać dobrym słowem, a czasami strawą. Niewątpliwie zasługują na to. O tą życzliwość, otwartość dla wszystkich pielgrzymów, których będziemy spotykać na naszej drodze, gorąco prosimy, czasami najmniejszy uśmiech, czy chociażby pomachanie dłonią, czy ten symboliczny kubek wody na pewno będzie także takim wsparciem, ale także naszym udziałem w modlitwie i trudzie wszystkich pielgrzymów.